Plotki o rozwodzie Charlesa Spencera, brata księżnej Diany, wstrząsnęły fanami rodziny królewskiej. Potwierdzenie tych doniesień wzbudziło ogromne zainteresowanie i spekulacje na temat kolejnych skandali w brytyjskiej monarchii. Brytyjska rodzina królewska nie przestaje zaskakiwać. Po licznych skandalach i kontrowersjach, które wstrząsnęły monarchią na przestrzeni lat, nadszedł czas na kolejne sensacyjne wieści. Charles Spencer, brat księżnej Diany, ogłosił swój rozwód z Lady Karen po 13 latach małżeństwa. Rozwody i skandale w brytyjskiej rodzinie królewskiej to normalność. W brytyjskiej rodzinie królewskiej skandale i rozwody zdają się być na porządku dziennym. Historia rodziny Windsorów jest pełna dramatycznych zwrotów akcji, które niejednokrotnie wstrząsały opinią publiczną. Rozwód księżnej Diany i księcia Karola w latach 90. XX wieku był jednym z najbardziej medialnych wydarzeń tamtych czasów, a ich konflikty na zawsze wpisały się w historię brytyjskiej monarchii. Również w najnowszej historii rodziny królewskiej nie brakuje kontrowersji. Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się na odcięcie od królewskich obowiązków, co wywołało globalne dyskusje na temat funkcjonowania rodziny królewskiej. Teraz kolejnym tematem numer jeden w brytyjskich tabloidach jest kolejny rozwód Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Rozwód w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Potwierdziły się plotki o rozwodzie Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Informacja ta wstrząsnęła nie tylko brytyjską opinią publiczną, ale także fanami rodziny królewskiej na całym świecie. Charles Spencer, który w 2011 roku poślubił swoją trzecią żonę, Lady Karen, zdecydował się na zakończenie małżeństwa po 13 latach. Para mieszkała w historycznej posiadłości Althorp House, znanej również jako dawny dom księżnej Diany i księcia Karola. Charles i Lady Karen doczekali się córki, Charlotte Diany, która obecnie ma 12 lat. Wspólnie wychowywali także dwie córki Lady Karen z poprzedniego małżeństwa oraz sześcioro dzieci Charlesa z jego wcześniejszych związków. W niedzielę wybuchł skandal, gdy Charles Spencer ogłosił publicznie swój rozwód w wywiadzie dla Mail on Sunday. W swoim oświadczeniu hrabia Spencer powiedział: "To niezwykle smutne. Chcę po prostu poświęcić się wszystkim moim dzieciom i wnukom, i życzę Karen wszelkiego szczęścia w przyszłości", powiedział w wywiadzie dla Mail on Sunday. Co ciekawe, Charles zatrudnił tę samą prawniczkę, która pomagała rozwodzić się Karolowi III. Dodatkowo pojawiły się plotki o możliwym romansie, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę wokół rozwodu.